Złoty 60 za gąbeczkę. Co marka by otworzyła i zafoliowaliby od nowa? Odpady z tworzyw sztucznych. Dobra, to wszystko przez was. Musiałam przyjść do akcji. Okej. No dobra. I tu się zaczyna. Max and More. To wszyscy strasznie polecali. I na przykład korektor kosztuje 5 zł. Okej. No dobra. To lecimy po całości. To chyba tak polecaliście. Tylko kredki do brwi nie wezmę, bo widzę, że są dwa kolory, a tu jest ten brown jest bardzo jasny i rudy. Mam chyba cały makijaż. Jakby co, to będzie wasza wina. W końcu to zrobiłam. W końcu byłam w Action albo Action, żeby przyjrzeć się konkretnie makijażowi, który jest tam dostępny. Prośby o to, żeby przetestować makijaż z Action pojawiają się raz na jakiś czas, ale w sobotnim filmie przeszliście samych siebie i nie miałam innego wyboru i musiałam się zagłębić w ten cały makijaż. I jak widzieliście na poprzedniej wstawce, kupiłam wszystko, co pozwoli mi na wykonanie pełnego makijażu twarzy i oczu. Mało tego, ceny tych kosmetyków są zatrważająco niskie. To jest wręcz wykraczające poza normy normalnych, tanich kosmetyków, które na przykład widzieliśmy w zeszłym tygodniu. Także co? Bez zbędnego gadania, jeżeli chcecie zobaczyć, co się kryje pod marką Max and More z Action i czy warto się w ogóle tym zainteresować, zapraszam do oglądania dalej. Zanim jeszcze przejdziemy do aplikacji makijażu, trzeba nałożyć pielęgnację i dzisiaj jest dla mnie bardzo ekscytujący dzień, bo mogę otworzyć nowe opakowanie kosmetyku. Kosmetyku, który znam, bardzo lubię i wiem, że się sprawdza zarówno pod makijażem, jak i ogólnie, jeżeli chodzi o jego działanie. I to jest Veolia Botanica Focus Pigmentation Essence. Na pewno nie jestem jedyną osobą, która uwielbia używać nowej sztuki. To jest jakieś takie zaczynające nową erę, nie? Tak, ja używam Focus Pigmentation Essence. To jest serum z niacynamidem, stabilną witaminą C, kwasem AHA. I to serum nie tylko pomaga się nam pozbyć przebarwień, ale też zmniejsza widoczność porów. I naprawdę widać przy takim regularnym stosowaniu, ja najbardziej widzę właśnie tutaj na czole i przy nosie, że ta skóra jest po prostu gładsza i ta konsystencja, struktura jest gładsza bez tych dziureczek. Ale oprócz tego, którego ja będę zaraz używać, w ofercie Veoli mamy jeszcze dwa inne sera. Jeden z nich jest Focus Lifting Milk. I to serum nie tylko zapewnia dogłębne nawilżenie dzięki zawartości potrójnego, wielocząstkowego kwasu hialuronowego, ale też jest tutaj bakuchiol, czyli roślinny retinol, jak i komórki macierzyste gardenii azjatyckiej, które zapewniają ujędrnienie skóry. I jest jeszcze trzecie serum z Veoli, którego akurat dzisiaj nie mam ze sobą. I to trzecie serum nazywa się Focus Hydration Gel i to jest właśnie taki żelek, który jest ultra mocno nawilżający, który zapewnia takie wypełnienie skóry, gdzie rozpulchnienie jej, że ona jest taka elastyczna. O, elastyczna to jest słowo klucz. Także to są trzy sera z Veoli, których ja też używam zamiennie, ale jakbym miała być szczera, to moim największym faworytem jest właśnie ten na przebarwienia. Także ja sobie nałożę to serum, dam też krem pod oczy z 20 Seconds Magic Eye Treatment i zaraz przejdziemy do aplikacji makijażu i tylko przypominam, że jeszcze do końca września działa mój kod na minus 20% na produkty Veoli Botanica u nich na stronie. Także ostatni dzwonek, żeby skorzystać z tej zniżki. I tak naprawdę to pod zaufane podkłady wiem, że mogę sobie nałożyć oba sera, jedno na drugie, ale wiecie, przy tym nowym podkładzie nie chcę za bardzo kombinować i nawarstwać tej pielęgnacji, bo jeszcze nie wiem, na co go stać. I dzisiaj ogólnie w filmie będzie bardzo dużo dziwienia się i od razu już się na to nastawcie i podejrzewam, że wy będziecie dzielić te emocje ze mną, bo no, jak wam mówię, że ceny tych rzeczy są absurdalne, to mi uwierzcie. Na przykład zaczynamy od gąbek. Taki oto piękny, malutki zestaw gąbek, w którym jest 18 sztuk różnej wielkości i rozmiarów, kosztuje, słuchajcie, 30 zł. Nawet nie do końca, nie? Ja już będę zaokrąglać, bo takie urywanie tych groszy mnie denerwuje. Więc przyjmijmy, że to kosztuje 30 zł, co nam daje złoty 60 za gąbeczkę. Za jedną sztukę. Takiej ceny to nie wiem, chyba żadna marka nie przebije, tym bardziej, że ja już sobie jedną z tych gąbeczek wyjęłam i zmoczyłam i ona jest milusia, i ona jest fajniusia i mięciusia. Dla porównania to jest ta sama gąbka, tu jest sucha, tu jest mokra, także zapowiada się dobrze.
Pierwszym produktem, który będziemy nakładać na twarz, jest oczywiście podkład. I jest to podkład w takim prostym, fajnym opakowaniu, bym powiedziała, bo widać dokładnie jego kolor. Kupiłam dwa odcienie, 126 i 130. Wydaje mi się, że jednak ten 26 będzie dla mnie lepszy, 126. I o ile w zeszłotygodniowym filmie mieliśmy bardzo tani podkład, bo on kosztował 8 zł, może nie do końca okazał się być wypałem, ale jednak był tanioszką, to teraz Max & More mówi: potrzymaj mi piwo, bo ten podkład kosztuje 6,50. Podkład za 6,50, ale nic, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, lecimy z podkładem. Wiem, że on wygląda jak wygląda, ale tutaj mam pewność, że on nie był przede mną otwierany, bo przed chwilą zdjęłam z niego folijkę, która nie mogła być naruszona. Zobaczymy jeszcze, czy ten drugi też tak wygląda. O, to ciekawe. No teraz to zgłupiałam. Przed chwilą, zanim włączyłam nagrywanie, z obu podkładów zdjęłam taką fabryczną folię, a ten ciemniejszy ma jeszcze tutaj zaślepkę, a ten jest uciepany i wygląda, jakby był używany. No ale co, marka by otworzyła i zafoliowaliby od nowa? No, mam nadzieję, że Action tego nie zafoliowało ponownie. Czy ja już teraz zawsze będę miała przeboje z jakimiś używanymi kosmetykami? No, żałuję, że tego nie nagrywałam, ale no dosłownie, wiecie, ściągałam i ta folia wyglądała tak samo na jednym, jak i na drugim podkładzie. Dajcie znać, czy się z czymś takim też spotkaliście w tym Action, ale dobra, ja sobie to wytrę. O tyle jestem w stanie to przeżyć, że tutaj jest bardziej higieniczne opakowanie i wiecie, nie wkładamy tego aplikatora z powrotem do środka. No ale okej. Jak odpadnie mi twarz, to wiadomo, czyja to będzie wina. Co to w ogóle jest za podkład? Nie mamy tutaj zbyt wielu informacji, po prostu jest to podkład matowy. I tyle. W sumie z dwojga złego to chyba lepiej, jak nam napiszą po prostu, że to jest podkład matujący, matowy, niż cała litania tego, co ten podkład potrafi zrobić i co w życiu nam pomoże osiągnąć, nie? A może jednak powinnam ten ciemniejszy nałożyć? No krycie to on ma całkiem niezłe, naprawdę, niczego sobie. I standardowo po roztarciu, równomiernym nałożeniu na twarz, klepuję wszystko gąbeczką. Jestem w ogóle w ogromnym szoku, bo wiecie, no w zeszłym tygodniu tamten makijaż pokazał nam, co potrafią, albo jak potrafią wyglądać takie ultra tanie podkłady, a ten, nie dość, że jest jeszcze tańszy, to wygląda naprawdę spoko na ten moment. Ja dzisiaj muszę ten film nagrać, jak i go zmontować, żeby był gotowy na sobotę, bo szykuje mi się wyjazd. Więc nie mogę Wam dzisiaj wrócić i powiedzieć, jak się to wszystko utrzymało, ale mogę Wam zdać relację w opisie. Także tam będzie aktualizacja po całym dniu, no bo dzisiaj właśnie będę ten makijaż nosić cały dzień. Zostało mi jeszcze trochę tego podkładu na dłoni, więc sobie dołożę tutaj drugą warstwę. Dzisiaj niech będzie full coverage. A co? Dawno nie miałam. Ale... powiem Wam, że jestem w szoku, bo z tym podkładem się pracuje wyśmienicie. Chociaż w sumie mogłam zostawić trochę tego podkładu na dłoni, bo chcę też sprawdzić, czy będzie to formuła zastygająca. Przechodzimy dalej. Następnym krokiem jest oczywiście korektor. I kupiłam 3 odcienie, bo nie miałam żadnego pojęcia, jak one będą wyglądały na mojej skórze. Testerów akurat z tych kosmetyków nie było. I zanim nastąpiła cała sytuacja z tym niby otwartym podkładem, to chciałam pochwalić Max & More za sposób pakowania kosmetyków, bo to wszystko jest w ten sposób opakowane, więc mamy pewność, że nikt nam tam paluchów nie powkładał. Może jest to raptem kilka złotych, ale nikt nie chce przekonać się dopiero w domu, że jednak ktoś używał naszego kosmetyku. Wiem o tym z pierwszej ręki. Kupiłam 3 odcienie, ale myślę, że ten najciemniejszy to mogę sobie od razu darować, bo z nim mnie już trochę poniosło. Mam tutaj 2 jaśniejsze i wydaje mi się, że ten 110 Honey będzie dla mnie najlepszy. I ogólnie na opakowaniu jest napisane, że ma to być korektor full coverage, po pierwsze, a po drugie kryje i rozświetla skórę, nadając jej świeże, promienne wykończenie. W moich oczach trochę się to kłóci ze sobą, bo albo to będzie świeże i rozświetlone, albo to będzie kryjące wykończenie, ale dobra. Jedyne, czego nie mam, to nie mam tutaj pudru. Nie mam żadnego pudru sypkiego, także może to i dobrze, bo przynajmniej sobie jestem w stanie przetestować, wiecie, normalną formułę podkładu i korektora, pudrując je zaufanymi pudrami.
No nie powiedziałabym, że to jest full coverage, ale zaraz sobie jeszcze otworzę ten ciemniejszy kolor, bo ten jest jednak odrobinę na mnie za jasny, albo powiedziałabym bardziej, że jest trochę za chłodny. I jednak kapeczka tego najciemniejszego, czyli 114, dobrze mówię? Tak? Też się odrobinę tutaj przyda. Powiedziałabym, że jednak zdecydowanie lepiej. Przepudruję sobie całą twarz zaufanymi pudrami, które Wam wypiszę w opisie i umaluję też brwi, bo tak jak Wam mówiłam na tamtym pierwszym klipie, nie brałam niczego do brwi z Max & More, były tylko kredki dostępne, które widziałam od razu, że jedna jest za jasna, a druga jest za ciepła, więc to byłoby bez sensu. Także wykonam te wszystkie czynności i zaraz do Was wracam, bo tych skarbów do odkrycia mamy jeszcze trochę. Przepudrowałam twarz, umalowałam brwi i ogólnie minęło jakieś 35 minut, jeszcze miałam przerwę na obiad. I powiem Wam szczerze, że naprawdę ten podkład za 6,50 wygląda na ten moment ładnie. Słocze z podkładu i z korektora, które zrobiłam na dłoni, też już zdążyły się ustabilizować. I powiem Wam, że oba produkty zastygają tak w 90%. Bo są takie produkty, które po takim czasie, wiecie, jak przesunę palcem, to w ogóle się nie ruszają. A te troszkę jednak jestem w stanie tam gdzieś ruszyć. Ale naprawdę jest to na ten moment bardzo dobrze rokująca trwałość. No i co, zostało nam jeszcze wymodelowanie twarzy i makijażu oczu, ogólnie dużo nam zostało jeszcze i powyciągałam sobie wszystko już z tych opakowań, bardzo mocno zabezpieczających te kosmetyki opakowań. Mam paletkę do konturowania, to jest Bronze and Highlight Goddess Glow. Odcień jest 505, co sugeruje, że może jeszcze w ofercie gdzieś pojawiają się inne odcienie. Z tego co widziałam w Action, to nie było innych kolorów. I jest to po prostu paleta z bronzerem i z niby rozświetlaczem. No rozświetlacz na pewno nie będzie należał do tych super intensywnych, ale na pewno jest to rozświetlacz bezdrobinkowy, bardzo subtelny i delikatny. Na mnie oczywiście jest za jasny, bo jak widzicie on jest biały, ale tym się nie będziemy przejmować, bo kupiłam sobie jeszcze paletkę rozświetlaczy, bo tak coś czułam, że albo to będzie bardzo delikatne, albo będzie za jasne, a myślę, że bronzer jeszcze jest się w stanie obronić. Ale i tak już hitem i czymś, co sprawia, że się ucieszyłam, było to, że znalazłam na siebie podkład i korektor. No, to jak myślałam. Wcale nie musi być jakiś super ciemny bronzer, żeby był zauważalny. Bardzo jestem ciekawa trwałości tych kosmetyków i wiem, że Wy na pewno też. Także będę to nosić dzisiaj cały dzień. W tym momencie mamy godzinę 16. No, dla mnie cały dzień oznacza zakończenie go gdzieś około 3 nad ranem. Także spokojnie, ładnych parę godzin to wszystko ponoszę. Powiem Wam, że ja nie widzę tutaj żadnego problemu ani w aplikacji, ani w rozblendowaniu, ani w konsystencji, bo jest naprawdę taka przyjazna dla użytkownika. Może to nie jest jakiś super mocno napigmentowany bronzer, ale też takiego produktu w, wiecie, elementach do twarzy nie chcemy, bo jak coś będzie tak napigmentowane jak cienie, to porobimy sobie plamy. No, twarz oczywiście od razu zaczyna nabierać wyrazu. Bo tak patrzę na siebie w podglądzie, to wiecie, nawet w porównaniu do dłoni, o kurczę, jakaś taka blada ta twarz wyszła, nie? No dobra, zaraz i się przybrązowię i damy róż i wszystko będzie. No jak na paletkę do modelowania za 7 zł, to powiedziałabym, że zarówno formuła, jak i kolor tego bronzera jest bardzo wdzięczny. Bo wyobrażam sobie, że jasne cery, oczywiście możecie mnie wyprowadzić z błędu, w razie czego, ale wydaje mi się, że na jasnych cerach on będzie ładnie ocieplający, ale nie będzie taki, wiecie, intensywno-pomarańczowy. Myślę, że on też mógłby wyglądać naprawdę ładnie, bo on nie ma w sobie w ogóle drobinek, albo można by go też, wiecie, tak całym pędzlem używać jako utrwalający, rozświetlający puder. Natomiast no, dla mnie zdecydowanie jest to paleta tylko z bronzerem. Mamy też róż i rozświetlacz. Róż to jest osobne opakowanie. Ja mam akurat odcień 163 Cheeky Orange. No orange to nie jest w żadnym świecie. To jest różowy róż. Tyle tylko, że nie jest to róż w cukierkowym odcieniu. Tak, on ma taki bardzo subtelny, złoty blask. No proszę, jeszcze taka zaskakująca zmiana koloru, że to nie jest, wiecie, tylko taki jednolity róż, tylko kiedyś takie zmienianie odcienia było domeną tylko drogich marek. A tutaj proszę, róż za 5 zł.
Bardzo wdzięczny, ładny róż. Jeżeli o rozświetlacze chodzi, to tutaj mam całą paletkę. I to już nie jest Max & More, to jest Fab Factory. Tylko z tyłu jest też napisane, że to jest marketing. Max Brands Marketing. I pewnie na to nie mieli wpływu, a może mieli, ale z tyłu jest też ogólnie uwaga, że to są odpady z tworzyw sztucznych. To zobaczmy, czy te odpady z tworzyw sztucznych zawierają fajne rozświetlacze. A właściwie mamy dwa rozświetlacze i jeden róż. Ha! No hit. No hit. Powiedziałabym taka sama jakość, taka sama intensywność, jak takie bardzo intensywne rozświetlacze z Revolution. Także poprawna jakość, prawda? A też jak ktoś jest zapalonym rozświetlowcem, czyli bardzo lubi się rozświetlać, to wiecie, jakby się jeszcze spryskać mgiełką i na to jeszcze nałożyć rozświetlacz, to już w ogóle on będzie widoczny z kosmosu. Także te też bardzo ładnie się prezentują. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, bo na razie wszystko idzie z górki. Dołożę sobie jeszcze trochę tego samego ciemniejszego rozświetlacza, bo wcześniej połączyłam oba kolory, ale ten ciemniejszy jednak mi się tutaj będzie ładniej komponował. I oczywiście, tak, mam też mgiełkę utrwalającą, także na sam koniec sobie jeszcze może nie tyle spryskam, co przyłożę gąbeczkę nasączoną tą mgiełką tylko pod oczy, przy okazji też ożywiając i odświeżając skórę pod oczami. Stwierdzenie, makijaż na każdą kieszeń wkroczyło na nowe wyżyny. To jest po prostu niemożliwe, że w ten sposób wygląda moja cera i ogólnie całe modelowanie za taką cenę. Nie mogę wyjść z tego wrażenia. Lecimy z następnymi gagatkami. Mamy dzisiaj też do zabawy paletkę cieni. Mamy zestaw kredek i ten zestaw kredek to mi chyba najliczniej polecaliście. Nie mam dla tego pojęcia, czy one będą zastygające, czy nie. Zaraz zobaczymy. Natomiast wiem, że nie zastygające są kredki z takiego trio. Tutaj już jedną zesłoczowałam i się okazuje, że ona jest co prawda dość mocno napigmentowana. No, można powiedzieć, że po prostu jest mocno napigmentowana, ale nie jest to formuła zastygająca. Wielka szkoda, bo myślałam, że będę sobie później mogła, wiecie, nałożyć ją na linię wodną. I z tego, co widzę, wszystkie te trzy kredki mają w sobie drobinki brokatowe. Ja za takimi kredkami nie przepadam. Lubię tę z Glam Shopu brązową, którą nakładam na linię wodną, która jest ogólnie nawet nie tyle z drobinkami, co po prostu perłowa, ale tak, takich grubych kredek to nie lubię z drobinkami. Także co? Zrobię sobie obsypkę pod okiem, no bo nie znam tych cieni, nie wiem czego się spodziewać. Nałożę korektor jako bazę. No i sprawdźmy to. I tak sobie pomyślałam, że gdybyście mieli tak samo jak ja problem z doborem tego odcienia kredki, a zależałoby Wam na tym, żeby się umalować tymi kosmetykami, to w tej paletce są takie odcienie, które mogłyby spokojnie posłużyć w malowaniu brwi. Czy ten brąz, czy ten brąz, czy ten. Zależnie od tego, wiecie, jaki macie kolor włosków w brwiach i włosów ogólnie na głowie, to też myślę, że dałoby radę tymi cieniami brwi umalować. A my zaczniemy sobie dzisiaj makijaż od najciemniejszego brązu. Ja przepraszam, ale że co? To nie jest co prawda taki matowy mat, że wiecie, kompletnie nie odbija światła. To jest raczej satynowa wersja matu. Ja takie maty bardzo lubię, oczywiście w granicach rozsądku, takich, które są już w ofercie Charlotte Tilbury. Nie lubię, bo tamte już za bardzo się błyszczą, ale te są w takim dalszym ciągu satynowe, ale to jest brąz bardzo napigmentowany i on jest taki mięciutki. On mi się tutaj elegancko przykleja do powieki. No dobra, to na tym oku zrobię brązy, a na drugim pobawimy się zieleniami. Zieleniami? Odcieniami zielonego, bo są też bardzo ładne kuszące w tej palecie. No masakra, słuchajcie. Okej, już rozumiem Wasze naciski, żeby tę markę przetestować. I tutaj na wewnętrznym kąciku zrobię sobie puste miejsce, bo mamy tutaj taki boski złoty kolor. I on tutaj wlezie. Ja pamiętam, że jak Makeup Geek wypuściło na samym początku swoje cienie foliowe, to właśnie, co się w tym momencie znajduje na mojej powiece, wtedy uważane było za cień foliowy.
Także jest to bardzo intensywny blask. Wręcz taki, z którym trzeba by trochę uważać, jak macie zwłaszcza taką powiekę jak ja, która jest cienka, która potrafi się mocno marszyć, to trzeba mieć lekką rękę z tym cieniem, tym złotym, no bo może wyglądać ciężko, nie? On teraz mi się tutaj nie bardzo podoba, bo o ile jest bardzo mocno napigmentowany, to jest też trochę na moją powiekę obciążający. Więc ja sobie tutaj teraz tym ciepłym, jaśniejszym brązem spróbuję podnieść, tak rozblendowując ten cień, żeby było go trochę mniej po prostu w tym miejscu. Ten sam, który był na środku powieki, pójdzie też powyżej załamania powieki i na dolną powiekę. I mamy tutaj jeszcze takie dwa ładne kolory. Ten jasny brzoskwiniowy i ten średni brązik. Myślę, że ten jasny brzoskwiniowy poleci na środku dolnej powieki, którego intensywność również możemy zbudować, słuchajcie. Teraz wyszłoby przepiękne jesienne oko. Chyba jednak troszkę tutaj się zanurzę w tym zielonym z palety i go nałożę na połączeniu żółtego i brązowego. Ha. No i dobra, i ogólnie cały zewnętrzny kącik też będzie zielony. To jest bardzo ładny odcień. On jest taki... głęboka zieleń. Jest też w palecie matowy beż, także oczywiście on pójdzie na sam łuk brwiowy. I przypominam, że ten makijaż paletą za 10 zł powstał na korektorze. Tak na wszelki wypadek, na przyszłość, jak będziemy następnym razem testować jakąś paletę i ona będzie miała małą pigmentację albo coś będzie się krzywo przyklejało i ja usłyszę w komentarzach, że to wina tego, że na korektorze. A czy ta dobra pasta utrzyma się przy używaniu eyelinera żelowego, który jak widać też jest bardzo fajnie zabezpieczony? I użyję tego pędzelka, który jest dołączony w zestawie. Pigmentacja i konsystencja dobrze wróżą. O ile eyeliner na ten moment spisuje się ok, tak nie jestem wielką fanką tego pędzelka. Chociaż w większości takie pędzelki są ok, to zobaczcie, że ten pędzelek, jak jest spłaszczony, jednak jest bardzo spiczasty. Zarówno spiczasty, jak i nieelastyczny. I ja przykładając sobie tylko ten pędzelek do powieki, kłuję się tym dzióbkiem. Więc muszę się tutaj teraz tak starać, żeby, wiecie, umalować tę linię i żeby nie powbijać sobie tego pędzelka w linię rzęs, bo zacznie mi oko łzawić. Że to jest pierwszy pędzelek do eyelinera dołączony w zestawie, który jest słaby. Eyeliner jest naprawdę spoko, ale ten pędzelek jest straszny. No, ja się po prostu dźgam z każdym ruchem. Nara. No, przynajmniej teraz mogę wiernie określić jakość tego eyelinera, a nie tego dziabiącego pędzelka. No i takim niedziabiącym pędzelkiem to można sobie ładny kształt już narysować. Tylko ja tak pojechałam z taką bardzo odważną kreską, a ja nie wiem jeszcze, czy ten eyeliner zastyga. Także obym się nie rozczarowała za chwilę. A w międzyczasie, jak sprawdzamy, czy ten eyeliner zastyga, to pobawmy się chwilę tymi kredkami. Ku mojemu zdziwieniu nie mamy tutaj ani brązu, ani zieleni, ani beżu. Są to takie bardzo... kredki przypominające kredki do malowania do szkoły. Chociaż nie, cofam to. Jest zieleń, tylko to jest taka bardzo ciemna, głęboka zieleń, taka mniej więcej jak ten cień, a widziałem, miałam nadzieję na taki trochę jaśniejszy odcień. Jest ona dość miękka. I też zrobimy sobie tutaj słocza, może jeszcze tej pięknej, właściwie chciałam powiedzieć chabrowej, ale ja wiem, czy to jest chabrowy, to jest taki... odcień na pograniczu chabrowego i fioletowego. Przepiękny kolor. Niech one sobie tutaj posiedzą chwilę, a ja w międzyczasie zrobię obsypkę i korektor na prawe oko i zrobimy tutaj ten drugi makijaż. Z jednej strony szkoda, że w tej palecie nie ma czarnego cienia, ale z drugiej znowu, jak mamy dostępny eyeliner żelowy za 5 zł, to już w żadnej cienie nigdy, w żadnej palecie nigdy już nie jest potrzebny ten czarny cień. Dobra, zaczynam ją już ponosić z tym zielonym, a teraz będzie ten ciemny brąz. Trzeba trochę okiełznać tę zieleń. Najlepiej ją okiełznać brązem.
No dobra, to damy tutaj teraz ten bardzo ciepły brąz. Bo trochę zmieniła mi się koncepcja tego makijażu. A na sam wewnętrzny kącik nałożymy ten blady brzoskwiniowy, blady pomarańczowy znowu. Ten brzoskwiniowy jest moim idolem. I dalej bardzo ciepły brąz powyżej załamania. I dolna powieka jakoś tak. Będzie spoiler, ale ten eyeliner jest rewelacyjny. Zostało mi jeszcze tylko oczywiście wytuszować rzęsy, żeby makijaże były skończone. Tylko, że przy tym makijażu, przy tak rozległym cieniowaniu i przy tak grubej kresce, moje rzęsy nie będą wystarczające. Zwłaszcza z tuszem, którego nie znam. Bo kupiłam sobie też tusz z Max & More, to jest Volumizing Mascara. I ja oczywiście jej dzisiaj użyję, ale przykleję sztuczne rzęsy. Bo moje naprawdę zginęłyby w tym makijażu i wyglądałoby to co najmniej dziwnie. Ale jeszcze sobie nałożymy kredkę na linię wodną. No, te kredki, które zesłodżowałam na dłoni, potwierdzają, że nie jest to zastygająca formuła, ale są bardzo intensywne, więc może się utrzymają. I jak dam jeszcze tę ciemność na linię wodną, to już w ogóle sztuczne rzęsy będą konieczne. Chyba ze wszystkich elementów, które dzisiaj nałożyłam do wykonania tego makijażu, najbardziej będę ciekawa tego, jak długo utrzymają się te kredki na linii wodnej. Nigdzie nie widziałam testera tego tuszu i też nie było narysowanej szczoteczki na opakowaniu na przykład. I ta szczotka jest tak wielka i tak no, nieprecyzyjna. To jest zdecydowanie typ szczoteczki, po który ja sama nigdy nie sięgam. Ale trzeba przyznać, że te gratisy to Action ma całkiem fajne. Czy warto było szaleć tak? Coś mi się dzisiaj tak grzywka kompletnie nie podoba, jak się układa. Lecimy z umalowaniem ust. Tusz niech sobie jeszcze do końca wyschnie. I co prawda na górze mam przyklejone te sztuczne rzęsy, ale na dole już są, wiecie, normalne, tylko wytuszowane. No i ogólnie sprawdzimy sobie dzisiaj trwałość tego tuszu przede wszystkim. Ale już na tym etapie mogę Wam powiedzieć, że to była dobra decyzja z tymi sztucznymi rzęsami, bo on jest bardzo wodnisty, więc na pewno nie podkreśliłby mi ładnie rzęs i na pewno zapewniam, opadłby mi skręt w ciągu 30 sekund, bo wiem, jak się zachowują rzęsy przy tak wodnistych tuszach. Także na ten moment jest po prostu poprawny, bo jest czarny i dobrze mi się malowało nim dolne rzęsy, jeżeli o formułę chodzi przynajmniej, bo szczoteczka jest ogromna i ja takich ogromnych szczoteczek osobiście nie lubię. Zostały mi te usta do umalowania i tutaj mam też pomadkę, która na szczęście była bardzo szczelnie i w trwały sposób zabezpieczona tym, wiecie, papierowo-plastikowym opakowaniem. Ja mam odcień 352 Shy, to jest liquid lipstick, czyli po prostu płynna pomadka w potencjalnie bardzo ładnym kolorze. Bardzo specyficzny i coś mi przypomina, może mi to skojarzenie przyjdzie do głowy. No dobra, to chyba znalazłam najsłabsze ogniwo marki Max & More, którym jest właśnie ta pomadka. Ona jest taka dość mało napigmentowana albo trochę zawodnista jak na swój pigment i ciężko jest, żeby się nałożyła jednolicie. Przy tym kolorze myślę, że jeszcze jest to w stanie ujść na sucho z tego względu, że jest to kolor cielisty, więc jak nawet będą jakieś prześwity, to wiecie, cielisty kolor. Czuję, że zaczyna zastygać. Natomiast jakby to była jakaś czerwień czy róż, to już by ciężej było to ugrać. A ostatni produkt z marki Max & More na dziś to jest mgiełka. I mam tutaj teraz niemałą zagwozdkę i dylemat, bo z jednej strony chciałabym go przetestować, a z drugiej już mi się podoba, jak wygląda korektor, wiecie, cały ten obszar pod oczami i nie chciałabym go sobie popsuć. Ale z drugiej strony ta mgiełka niby się nazywa Fixing Spray, ale ma też być hydrating i widzę, że też bardzo wysoko na drugim wręcz miejscu, zaraz po wodzie, jest gliceryna, co oznacza, że to będzie mgiełka o raczej odświeżającym i takim dodającym blasku wykończeniu niż matująca. Więc
Dobra, raz się żyje, przetestujmy ją. W razie czego daję Wam znać, że na tym etapie, po kilku dobrych godzinach od aplikacji, przypudrywania i wszystkiego, obszar pod oczami wygląda bardzo ładnie. Wszystko jest wygładzone, jest w większości zakryte, a przynajmniej zakryte do tego stopnia, że w całym makijażu oka nic się nie rzuca, wiecie, nie wybija na pierwszy plan. Więc gdyby coś się nie powiodło, to możemy liczyć, że potencjalnie jest to wina tej mgiełki. A ja sobie zrobię to w ten sposób, że po prostu spryskam gąbkę, odbiję ją trochę na dłoni i tą gąbeczką odświeżę i okolice pod oczami, i rozświetlacz. I to jest takie strategiczne odświeżanie. Tylko pamiętajcie, że też z tym można przesadzić i możecie sobie po prostu rozpuścić korektor pod oczami albo wręcz odświeżyć to do tego stopnia, że jak malujecie dolne rzęsy, to ten tusz może zacząć się odbijać. Ja tego problemu nie mam, bo na co dzień dolnych rzęs nie tuszuję, a lubię, jak okolica pod oczami jest odświeżona. To miejsce na dłoni, w którym odbijałam gąbeczkę z mgiełką, troszkę się klei, więc możliwe, że rzeczywiście będzie to też mgiełka utrwalająca. Dajmy jej chwilę. I teraz mogę już powiedzieć, że makijaże są skończone. Z większej odległości makijaż wygląda następująco. Czas sobie wszystko podsumować. Słuchajcie, zacznijmy od tego, jakie są ceny tych produktów, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie do przełknięcia, do pogodzenia się z tym. No bo jak mamy w Sephorze kosmetyki za 200 zł i gdzieś tam pomiędzy za 80-60, to potem jak ktoś nas skonfrontuje z podkładem za 6,50, to naprawdę ciężko jest ustać na nogach. I owszem, mój paragon tutaj opiewa na 177 zł, ale tutaj jest jeszcze, wiecie, 3 korektory, jeszcze kilka elementów, których dzisiaj nie użyłam i ogólnie kilka rzeczy, które nie były makijażem, więc nie patrzcie na tę końcową kwotę na paragonie. Ogólnie myślę, że można by spokojnie wykonać cały makijaż, kupując jeden podkład, jeden korektor i tak dalej za 70 zł, może 80, i to też zależnie od tego, ile elementów w tym makijażu lubicie mieć. Bo oczywiście ja od siebie, gdybym robiła makijaż dzienny, to darowałabym sobie paletę i po prostu nałożyła bronzer na oko i też wyglądałoby to pięknie. No dobra, ale podsumujmy sobie teraz każdy element oddzielnie, zaczynając od podkładu i korektora. To powiem Wam szczerze, że ja mam teraz ochotę rzucić rękawice każdej marce kosmetycznej. Niech mi teraz ktokolwiek pokaże podkład, który kosztuje mniej niż 6,50 i też wygląda ładnie, ma mocne krycie i obiecuje i przynajmniej dobrze się zapowiada, jeżeli chodzi o jego trwałość. No bo zeszłotygodniowy za 8 zł ogólnie się nie popisał, bo się wałkował jak koszmar, a tutaj nie mam wątpliwości, że ja dzisiaj mogę do tej trzeciej nad ranem pochodzić i nie będę narzekać na trwałość podkładu. On wręcz wygląda bardzo matowo. Trochę, może troszkę za matowo jak na mój gust. A ja go tutaj na bokach twarzy przypudrowałam Claressą Blur Super Powder, który nie jest jakiś super, wiecie, matujący. On daje raczej taką delikatną satynę, a tutaj w tym momencie moja twarz jest super matowa na bokach, więc naprawdę wyobrażam sobie, że on będzie ultra długotrwały. Korektor, chociaż nie ma pełnego krycia, jak jest napisane na opakowaniu, to nie narzekam. Dołożyłam sobie tak standardowo drugą warstwę na największym zasinieniu przy dolinie łez i uważam, że okolica oka wygląda naprawdę ładnie. Tu jest tylko kwestia dobrania sobie odcienia, bo mówię, z tego co ja patrzyłam, to nie widziałam testerów, ani podkładów, ani korektorów. Więc trzeba było to tak, wiecie, na oko strzelać. Ale umówmy się, gdyby korektor za 5 zł, czy podkład za 6,50 nam nie pasował kolorystycznie, to nie byłaby to chyba największa tragedia tego dnia, prawda? Dodatkowo takie zabezpieczenie tych kosmetyków, czyli właśnie nie dość, że plastikowe opakowanie, a potem jeszcze kartonik taki wprasowany, to jest bardzo popularna praktyka opakowania kosmetyków drogeryjnych w Stanach. W każdej drogerii w Stanach, w której byłam, kosmetyki były zapakowane w ten sposób i można było po prostu wybrać sobie naocznie odcień. Tylko w Stanach jest jeszcze bardzo zaawansowana, powiedzmy, polityka zwrotu. Czyli jeżeli ten kosmetyk Wam nie odpowiada, to niezależnie na jakim stopniu zużycia, możecie go oddać. Oczywiście nie uważam, żeby to było coś, na co polski rynek jest gotowy, bo na bank zdarzałoby się nadużycia,
ale taka ciekawostka. Także korektor i podkład na plus. Tutaj te kredki może nie do końca mi się spodobały, ale to tylko z tego względu, że ja takich kredek nie lubię. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, więc wzięłam w ciemno, ale są to kredki brokatowe, niezastygające. Ja jednak z takich dużych kredek wolę formuły zastygające. Jak już przy kredkach jesteśmy, to omówmy też te kolorowe. Ogólnie te kredki nazywane są make-up pencil, czyli takie szeroko pojęte kredki do makijażu, które mogą być zarówno kredkami do oczu, jak i do ust. Ja takich formuł niezastygających raczej używam do ust, bo ostatnio jakoś tak się chyba na co dzień wygodniej mi używa tych niezastygających formuł, natomiast w przypadku makijażu oczu wolę te zastygające. I tutaj właśnie mam ten problem, że na linię wodną takie kolory świetnie jak znalazł, tylko ich trwałość może być wątpliwa. Na ten moment nie będę gdybać, zobaczymy pod koniec dnia, napiszę Wam to w opisie. Nie powiem, że to są złe kredki, bo to wszystko zależy od tego, czego oczekujecie od makijażu. Jak macie przedłużane rzęsy 1:1 albo nie lubicie formuł wodoodpornych, zastygających, to może akurat takich kredek szukacie, a napigmentowane są rzeczywiście bardzo mocno i mają przepiękne kolory. Róż i rozświetlacze też bym powiedziała, że się popisały, wygląda to bardzo ładnie i łapię się cały czas na tym, że mam ochotę mówić jak na ich cenę. Ja nie chcę zaznaczać cały czas, że jak na ich cenę, bo gdybym pomyślała, że te kosmetyki kosztują 30 zł, to tak samo ładnie się zachowują, tylko ta cena jest tak absurdalnie niska i tak no wręcz nie do pomyślenia, że to samo mi na język przychodzi, także wybaczcie, ale to, że ich cena jest niska, nie ma nic wspólnego z ich jakością. Jakość jest obok, jest fajna. Cena również obok, też jest bardzo przyjemna dla portfela. Ta paletka do konturowania też jest bardzo przyjemna, tylko od razu można by stwierdzić, że jest dla jaśniejszego typu kolorystycznego, zarówno ze względu na ten bronzer, który no, u mnie jest bardzo subtelny i delikatny, ale rozświetlacz jest już przy moim typie kolorystycznym nie do zaakceptowania. Także jak jesteście bladzioszkami, to całkiem możliwe, że ta paletka by się u Was sprawdziła wybornie. Paleta 12 cieni za niespełna 10 zł. Też bym powiedziała, że zrobiła dobre wrażenie. Na prawym oku, tutaj już Wam tego nie mówiłam, bo przeszliśmy do następnego elementu, ale ten zielony w zewnętrznym kąciku, w momencie kiedy był tylko pakowany na powiekę, to robił wrażenie, ale jak zaczęłam się bawić już innymi kolorami pobocznymi, czy obok, czy nad zielonym, to on już tak fajnie nie wygląda. Tutaj już musiałam się później jeszcze trochę natrudzić i podoklepywać ten zielony na powiekę, więc on mnie w pewnym momencie zaczął rozczarowywać, ale jeżeli chodzi o taki standardowy makijaż, jak powiedzmy na tym lewym oku, czyli bardziej w takich kolorach ziemi, no to tutaj według mnie te brązy naprawdę są ok. Po prostu zachowują się jak dobre, satynowe cienie, które ładnie się przyklejają do powieki, bez problemu się blendują i są mocno napigmentowane. Powiem, że się popisała. Na pewno nie zrobiła takiego wrażenia, że Wam powiem, nie, nie kupujcie tego, nie warto. Nie, bo myślę, że jak ktoś chce się pobawić cieniami, chce zacząć się bawić cieniami i nie chce na to wydawać dużej kwoty, ale też nie chce za tę małą kwotę kupić jakiegoś bubla, to ta paletka jest w porządku. Na pewno pracowało mi się tymi cieniami o wiele lepiej i bardziej komfortowo niż tymi cieniami La Mer, czy jak się nazywała ta druga marka, której używałam w zeszłą sobotę. No tamte cienie były takie, że ja się musiałam naprawdę starać, żeby one się przykleiły i ładnie poblendowały. A tutaj nie, to są te cienie, które przez tę swoją satynę po prostu ułatwiają nam przechodzenie się kolorów. Absolutnym hitem na dziś i jednym z produktów, który na pewno tutaj teraz powędruje do tej szafy na co dzień, jest ten eyeliner żelowy. Eyeliner za 5 zł. No akurat mi się trafił, nawet nie wiem, gdzie go położyłam już, taki felerny pędzelek, ale to nie jest powiedziane, że wiecie, w każdym opakowaniu będzie ten sam beznadziejny. Mój akurat po prostu był za bardzo spiczasty w pewnym miejscu i to też pewnie jest do naprawienia, wystarczyłoby go odpowiednio przyciąć. Ale sam eyeliner naprawdę jest idealny. Jest zastygający, jest wodoodporny, jest intensywny, jest odpowiednio kremowy, także w takim stopniu, że ja nie czuję tutaj potrzeby dodania kropelki Duraline, jak z niektórymi nowymi eyelinerami bywa. Także wiadomo, że Duraline i tak tutaj wyląduje prędzej czy później, jak on zacznie zastygać. Ale na ten moment uważam, że jego konsystencja jest idealna, tak samo zresztą jak jego napigmentowanie. Także ten eyeliner
Wow. To już, tak jak Wam powiedziałam, jest ok, jest poprawny. Na ten moment jest dla mnie zawodnisty i ta szczoteczka jest za duża ogólnie, nie tylko na ten moment, więc ja po niego sięgać już raczej nie będę. No ale też Wam napiszę w opisie, czy się na przykład pokruszył po całym dniu, albo czy się poodbijał. A jeżeli chodzi o tę mgiełkę, to uwaga, zaskoczenie. Ojej! Bo ona dała mi zarówno takie odświeżenie, w sensie, że rozświetlacz wygląda trochę bardziej mokro, jak i dała mi utrwalenie, bo na przykład jak się spryskam tą mgiełką z Rare Beauty, którą bardzo lubię, to dostaję takie odświeżenie, ale zarazem cały ten makijaż się robi znowu jakby mokry, lepki. Czyli, że jak latają gdzieś tutaj niesforne włosy, to one mogą się przykleić do policzka. Nie? Taki typ mokrości i świeżości makijażu. A tutaj mamy tę świeżość zapewnioną przez takie odświeżenie makijażu, bo wszystkie warstwy się przeniknęły i ogólnie zrobiło się tak bardzo lekko, ale nie ma lepkości. Ten policzek jest absolutnie nielepki. Czyli jakbym miała właśnie rozpuszczone włosy, to przy takim ruchu nie miałabym tego problemu, że no muszę wszystko sobie poodklejać z twarzy. Także mgiełka jest zastanawiająca i intrygująca. Gdzieś tam z tyłu głowy mam takie obawy, że to jest mgiełka trochę niewiadomego pochodzenia. Nie wiem, jest takie przeczucie, nie? Takie przeświadczenie, że jeżeli te kosmetyki są aż tak tanie, to to nie może być dobre dla naszej skóry, nie? Coś takiego jest. Nie mogę być sama w tym. Więc będę jej używać przez najbliższe dni z lekkim niepokojem i z duszą na ramieniu, ale jestem bardzo zaciekawiona i nie mogę się doczekać, czy na pewno zrobię na przykład to samo, wiecie, całej twarzy, że odświeży, ale zarazem nie zostawiając tego wykończenia takim lepkim. No, dobrze się zapowiada. A, jeszcze te gąbeczki. To jest absolutny kit, słuchajcie. Naprawdę, ta gąbusia jest taka miła, jest taka mięciutka i jest odpowiednio porowata, nie jest jakaś taka, wiecie, strasznie podziurawiona jak ten oryginalny Beauty Blender. No dla mnie oryginalny Beauty Blender jest za bardzo porowaty, a ta jest taka fajna, idealnie, wiecie, zarówno wielkość, jak i miękkość do użycia. No i za 30 zł, 18 gąbek. Jakbym miała Wam wypunktować trzy rzeczy, które najbardziej mi się dzisiaj spodobały i które będą przeze mnie używane dalej, to po pierwsze będzie ten eyeliner. To jest absolutny hit. To na pewno będą te gąbeczki, nie? Ostatnio gadaliśmy o gąbeczkach, to proszę bardzo. I co jeszcze? No to teraz będzie niezły dylemat. No to chyba na to trzecie miejsce wybrałabym ten podkład. Bo w tym momencie zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, ma świetne krycie, jest zastygający, długotrwały, ale nie wygląda sucho i kosztuje 6,50. I na dzisiaj to już wszystko. Powiedziałabym, że moja wyprawa do Action była bardzo owocna i makijaż wyszedł ładnie. Dajcie mi znać, który się Wam bardziej podoba, czy ten matowy, czy ten z błyskiem. No już tak będzie łatwiej chyba rozróżnić te dwa makijaże. I czy macie jakiś ulubiony element wśród tych, których ja dzisiaj używałam, albo czy też Wy macie jakieś swoje ulubione kosmetyki z Action, na pewno będzie tutaj pełno komentarzy, bo już mi sugerowaliście właśnie, co mam przetestować w tamtym zeszłotygodniowym filmie. Także na pewno zaraz się podzielicie jakimiś swoimi perełkami. Niekoniecznie tylko z tej marki Max & More, ale może tam jakąś pielęgnację testowaliście. Jest tam też spory dział pielęgnacyjny. Widziałam, że są maseczki, są... No ogólnie dużo jest rzeczy w Action, to chyba wszyscy wiemy. Ja jednak zawsze gubiłam się na tym papierniczym dziale i tym z wystrojem domu i tam stamtąd ciężko było mnie zawsze wywlec. Jeśli znajdę jakieś fajne odnośniki do tych kosmetyków w internecie, to również je Wam podlinkuję w opisie, ale tak czy siak znajdzie się tam pełna lista kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, jak i szczegóły mojego ubioru, paznokci, zegarka, wszystko zawsze jest zapisane w opisie i ogólnie sezon na bluzy uważam za otwarty. Znaczy ogólnie ja już chodziłam w bluzach, ale nagrywanie w bluzie, bo wiecie, poddasze jest zawsze najcieplejszym miejscem w domu, a jak ja już nagrywam w bluzie, to znaczy, że jest jesień. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy, w tym film o bardzo kontrowersyjnej palecie Eveline. Sprawdźcie, czy wszystko już widzieliście. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!